Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wiosna to jest taki czas, gdzie wszystko kwitnie, wszystko zaczyna się budzić, no i dary natury możemy wykorzystywać na różne sposoby. Dzisiaj to, co widzieliście we wczorajszym odcinku, tak siedziałyśmy i mamie się zachciało ciasta. Nie chce mi się piec, ale już tak mi tutaj trują, że słuchajcie, nie idzie się po prostu opędzić. No i w związku z tym, że robię takie ciasto wiosenne, bardzo aromatyczne i smaczne, no to już nagram przepis i Wam pokażę, bo warto, zwłaszcza, że teraz kwitnie czarny, dziki, bez, to zależy jak kto mówi, z tymi kwiatkami. Powiem szczerze, że zapach niekoniecznie jest moim ulubionym. No i zawsze jak byłam mała, to miałam uczulenie na zapach tych kwiatów. Mdlałam, zbierało mnie na wymioty i to był problem ogromny, bo nawet była taka sytuacja, że któregoś razu no, rodzice już mówią, no trzeba coś z tym zrobić, bo przecież tak nie może być, żeby dziecko ciągle mdlało i mdlało. I wiecie, że sąsiedzi tutaj u nas w okolicy nie ma żadnego czarnego bzu, bo sąsiedzi solidarnie wszystkie krzaki czarnego bzu powycinali, no i do dzisiaj jakoś ich nie ma. I zdawało mi się, że już przeszło, bo toleruję zapach tego czarnego, dzikiego bzu. Ale tylko mi się zdawało. Dzisiaj ja go nazbierałam, jechałam w samochodzie, rozbolała mnie głowa i mówię do Agnieszki, wystaw tą kobiałkę i będziemy jechały z nim tak. I tutaj teraz też go robię, ale ścina mnie z nóg. Ja również witam. Przepraszam, że się na początku nie przywitałam, ale byłam zafascynowana tym, co Renia tutaj mówi i robi. Prawdę Wam gadam, słuchajcie, tak, Renia, naprawdę, ja się śmiałam z tego, ale ona, Agnieszka, mi jest niedobrze. Ja mówię, wiesz co, to się zamienimy, ty przed samochodem, ja w samochodzie i nie ma problemu, nie? Ale tutaj, jak wróciłyśmy z pola, z tego lasu i tak dalej, to mama mówi, Agnieszka, naprawdę, Renia ma takie uczulenie na ten zapach, jest bardzo wrażliwa. Ja mówię, no nie jestem wrażliwą na zapachy, ale ten czarny bez... Przebija wszystko u Reni, przebija, słuchajcie, wszystko, także... Ale ciasto jest naprawdę smaczne. W ogóle on ma niezwykłe właściwości zdrowotne. Przecież robi się z niego syropy, robi się nalewki, robi się drzemy, robi się właśnie chociażby ciasta. I to jest już udowodnione, jest sprawdzone, że syrop z takiego czarnego bzu ma niesamowite działanie. No i teraz, jak widzicie, ja to sobie tutaj tnę nożyczkami. Chodzi o to, aby poobcinać te kwiatuszki, obsypać je, żeby nie było tych gałązek, z tego względu, że później ciasto będzie gorzkie. No i dobrze, ja sobie to poobcinam i widzimy się za chwilę, bo chyba muszę wyjść na dwór to obciąć. Przyspieszyć to. To ja to zrobię. Dobrze. Okej. No pa. Bez już sobie przygotowałyśmy i wyniosłam go na dwór, żeby mi tutaj nie śmierdział. Truskawki muszą być umyte. Rabarbar. Obrałam go z tej łupki, ale to nie jest konieczne. Wiem, że... skórki właściwie. Wiem, że są osoby, które nie obierają go. No i teraz trzeba pokroić go na drobniejsze kawałki, na drobniejsze cząstki. No. Wszystko przygotowane i teraz jajka do miski w całości. Jeżeli są takie mniejsze, można dać 5. Jeżeli są duże, takie konkretne jaja, to 4. Wszystkie składniki i proporcje będziecie mieli w opisie, z tym, że to są ciasta na oko, na garści. Tutaj nie musimy się trzymać ściśle jakichś wyznaczonych norm, bo ono i tak wyjdzie. Do jajek cukier i teraz tutaj wstępnie to rozmieszam, żeby się cukier połączył z jajkami na taką jednolitą masę. Piknie. I teraz do tego proszek do pieczenia. Maślanka. Wypraktykowałam, że najlepsza jest truskawkowa, taka maślanka smakowa. Ona wtedy podnosi walory smakowe tego ciasta. Ciasto tak naprawdę bardzo proste. Tutaj jeszcze poszedł olej. Teraz wstępnie to przemieszałam i mąka. Mąka oczywiście przesiana przez sitko, z tego względu, że będzie ona napowietrzona. Ja już widzicie, robię to na oko, ale
tutaj idzie około 3 szklanki, napuszona dlatego, że ciasto będzie napuszona, przesiana dlatego, że będzie ona napowietrzona, ciasto będzie delikatniejsze, no i unikniemy ewentualnych niespodzianek w tej mące. Jeżeli uznacie, że jest przyrzadkie, możecie dodać trochę więcej mąki. Jeżeli wsypnie Wam się więcej mąki, dodajcie troszeczkę więcej maślanki bądź oleju i tutaj naprawdę nic się nie dzieje. To i tak ciasto wyjdzie. Śmierdziuszek teraz do tego. Oczywiście trzeba prędzej, jak się zerwie takie kwiatki, wyłożyć, żeby robaki wyszły, no bo wtedy będzie ciasto z niespodzianką, nie? A tutaj tego raczej chyba nie chcemy. Ojojojo. O! Nigdy nie polubię tego zapachu. No i teraz reszta już szpatułką. Do tego dodaję rabarbar pokrojony na drobno. Przemieszam to i na blaszkę. Wszystko wyleję na blaszkę. Blaszka też wymiary Wam podam, ale tutaj też nie ma większego znaczenia, jakie ona będzie miała wymiary. Jeżeli będzie większa, ciasto wyjdzie troszeczkę cieńsze. Jeżeli będzie blaszka mniejsza, ciasto wyjdzie grubsze. Tutaj naprawdę nie bójcie się, że coś nie będzie zgodnie z przepisem. I wylewamy to na blaszkę. Piknie. Zapach dzikiego bzu. Mimo tutaj, że już jest w cieście, to ja jeszcze go czuję. A ja nie. A ja tak. I truskawki. Truskawki daję już na wierzch. One pod wpływem pieczenia ciasto je wchłonie. Także tutaj się nie bójcie, że one są na wierzchu. Połączenie tutaj tych owoców, truskawki, rabarbaru, no i kwiatu dzikiego czarnego bzu jest naprawdę tutaj niesamowite w tym. I maślanka. Maślanka ważne, żeby była najlepiej, tak jak mówię, truskawkowa, bo ja robiłam z maślanką taką naturalną. Mhm. Robiłam z innymi, jednak truskawkowa najbardziej tutaj do tego pasuje. Trochę te truskawki tutaj w duszę. I teraz to ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika, nie zimnego. Piekarnik musi być nagrzany do 180 stopni i wkładamy go na tak długo, aż patyczek będzie suchy. Około 45 do 50 minut się piecze, ale tutaj tam po 40 minutach trzeba sprawdzić patyczkiem. Jeżeli patyczek jest suchy, ciasto jest już dobre. Jeżeli patyczek będzie się lepił, to jeszcze troszeczkę, bo różnie piekarniki pieką, różna grubość tego ciasta może być, także tutaj najlepiej jest sprawdzić właśnie patyczkiem. Gotowe. Upieczone. No i czekamy, aż wystygnie. No i kroimy. Zdążyłyśmy się już poprzebierać uroczyście do tego ciasta. Nigdy nie lubiłam wybierać pierwszego kawałka ciasta. Nie wiem jak Wy. Mogłam sobie wziąć tutaj blaszkę z otwieranym rantem. Ciasto wyrosło przepięknie. Ten czarny bez wchłonął się tutaj. Rabarbar też jest, akurat nie z tej strony. Truskawki troszeczkę wypchało na wierzch. I teraz jak będziecie dawać te truskawki, można je troszeczkę powduszać. Albo też można zrobić coś takiego, że troszkę ciasta wylać, położyć truskawki i zalać resztą ciasta. Mąki do tego ciasta trzeba dodać tyle, żeby ono było takie dosyć gęstawe. Bo jeżeli będzie za rzadkie, to niestety będzie mogło siąść, dostać takiego zakalca, krótko mówiąc. Ale u mnie nawet i zakalca zjemy. Pamiętam, jak byłam jeszcze mała, jak mama piekła i wyszedł jej zakalec, to ja byłam pierwsza do zakalców. I teraz tutaj, na sam wierzch, można polać to miodem. My to ciasto jemy z miodem. Najlepszy miód jest oczywiście lejący. Mój się tutaj już różany skrystalizował, ale jeżeli go teraz da się na ciasto, rozsmaruję, ciasto
nabierze takiego wyjątkowego smaku. Tutaj połączenie czarnego bzu, truskawki, rabarbaru i miodu będzie miało niesamowity smak. Można zamiast miodu dodać dżem z żurawiny. Również tutaj troszeczkę tej żurawiny wziąć i na wierzch kłaść. Żurawina w połączeniu z kwaskowym rabarbarem również da taki bardzo ciekawy smak. Także polecam upiec to ciasto. Bardzo proste, szybciutkie i przede wszystkim smaczne. Takie letnie ciasto, jak ono tutaj pachnie. Zaraz będziemy degustować. O, jest mamusia! Jest moje ciasto! Jest twoje ciasto, o które tak trułaś. Tak. Proszę. Ojej! Truła. I wytruła. Po chaszczach żeśmy z Agnieszką za czarnym bzem latały. Już nawet nie powiem, co jeszcze. Jest moje ciasteczko i wytrułam go. No, wytrułam. A jak? Dla ciebie. Proszę. Oj, dzięki ci. Mamusia zadowolona. No zadowolona, no pewno. I to jest największa zapłata za to latanie po tych chaszczach tu. Smacznego. No, dziękuję bardzo. Zaraz próbujemy. Takie ciepłe to najlepsze jest. Muszę spróbować. Nie powiem co niebo w gębie. I tym akcentem kończymy. Bo Agnieszka już też tańcuje tutaj za kamerą. Też dostaniesz. W związku z tym, że jest od Was dosyć dużo pytań odnośnie herbaty z liści brzozy, które to poprawiają przemianę materii i pozwalają troszeczkę spalić tłuszczyk nadmierny, dogrywam tutaj właśnie taką jeszcze sekwencję. Herbata bardzo prosta. Tylko teraz jest takie ale. Liście muszą być zerwane w odpowiedniej fazie. To, co mówiłam przy nalewce z liści brzozowych, one najwięcej właściwości mają do momentu wypuszczenia tej takiej szyszeczki, kwiatostanu brzozowego, z którego potem wytwarzają się nasionka. Teraz te liście też można zbierać, ale są niesamowicie gorzkie. Po zalaniu, po zaparzeniu są gorzkie. Także takie liście pozyskuje się do momentu wytworzenia tego kwiatostanu. Najlepiej z samej wiosny, jak one tylko pąki zaczną się rozchylać, pojawią się te młodziutkie listki. Wtedy one mają najwięcej właściwości, najwięcej oskoły, która idzie z pnia brzozy, bo oskoła to jest sok brzozowy, sok, który jest w pniu i on później, jak procesy życiowe się już uaktywniają, ten sok, ta oskoła idzie wzwyż, trafia do gałązek, do pończuszków, co za tym idzie do liści. I takie młode listki mają najwięcej tej oskoły, mają najwięcej właściwości i liść zawiera takie związki, które właśnie pozwalają zniwelować, spalać tłuszczyk, który gdzieś tam na nas zalega. Teraz, jeżeli takich liści nazbieramy, one są gorzkie. Są bardzo gorzkie i już nie mają takich właściwości. Można jeszcze je zebrać. Jak pójdziecie do lasu, z dala od drogi i są takie liście, już widać, ciemnozielone, na końcówkach gałązek są takie jaśniutkie. Też je można zerwać, zaparzyć, ale będzie gorzkie. Pozyskiwanie liści wczesną wiosną do momentu wypuszczenia kwiatostanu. Takie liście można kupić w zielarskich sklepach. Tylko też kwestia, jak one były suszone, bo o ile owoce, warzywa możemy suszyć na suszarkach elektrycznych, to ziół nie suszy się na żadnych suszarkach. Zioła kategorycznie muszą być suszone w warunkach naturalnych, zacienione z przepływem powietrza, z dużym dostępem, dużej ilości powietrza. Wtedy one zachowują
warunki, właściwości zdrowotne dla naszego organizmu, a te, które są suszone masowo, suszone w suszarniach, są pozbawiane części właściwości i już nie mają takiej mocy. Liście, wiecie ile, jeżeli ususzycie je dobrze, sproszkowanych łyżeczkę, tak jak herbatę, jeżeli są one w całości, tak jak u mnie, 10-12 sztuk, do szklanki i zalewam wrzącą wodą. Po zalaniu zostawiam do momentu ostygnięcia, tak żebym to mogła pić. Ona zmieni kolor i za chwileczkę Wam pokażę, jak będzie wyglądała, jak się zaparzy. Herbatka zaparzona i teraz zobaczcie, jaki ona ma kolor, taki delikatnie złoty, tak jakby się zaparzyło delikatny rumianek. W smaku, jeżeli liście są młodziutkie, to jest ona taka delikatna, taki ma delikatny smak liści brzozowych, wyczuwalna jest właśnie oskoła w tej herbacie, ale jeżeli liście są stare już, zebrane o tej porze, niestety ona jest jak piołun, gorzka, tego nie idzie wypić i tu nie ma co się katować takimi liściami, takich liści nie polecam Wam nawet zbierać, ewentualnie tak jak mówiłam, i jeszcze te z czubeczków, takie jaśniutkie, to jeszcze one się nadadzą do picia. No i takiej herbatki można wypijać sobie 2 szklanki dziennie, nawet do 3. Pomaga na zbicie kilogramów. Sama wiem po sobie. Nie będę już mówić, ile mi zjechało, ale troszkę tak. No i życzę Wam, żeby Wam też ubywało, kto ma ten problem z przemianą materii, z nadmiernymi kilogramami, żeby Wam ta herbatka poskutkowała. Oczywiście, słuchajcie, tutaj, żebyście nie popadli w jakiś taki zachwyt, wow, cudowny środek na odchudzanie, na przemianę materii i zajadać się słodyczami. No nie, tutaj trzeba też zachować zasady. Słodycze na bok, można jeść naprawdę wszystko, ale o odpowiednich godzinach, o odpowiednich porach, nie łączyć danych produktów, ale tak naprawdę można jeść wszystko. Ja jem wszystko, nie piję liście z herbaty. No i jakoś jest mniej. Na dzisiaj to jest tyle. Życzę Wam uśmiechu, dystansu do wszystkiego, takiego humorystycznego podejścia do tego wszystkiego, bo nie każdy może być fit, nie każdy może być, powiedzmy, taki. Są ludzie tacy i w tym jest chyba tak naprawdę piękno, że świat jest urozmaicony, bo co to by była za przyjemność, jakby była tylko monotonia. Szanujmy się, tolerujmy się, bez względu na to, czy jesteśmy czarni, czy czerwoni, czy jesteśmy szczupli, czy mamy tych kilogramów troszkę więcej, czy powiedzmy mamy takie, a takie zainteresowania, to naprawdę nie ma znaczenia. Jest coś takiego jak tolerancja, szacunek do drugiego człowieka i tu serducho w środku. I to jest najważniejsze, a nie to, jak wyglądamy. No ale jeżeli ktoś chce troszkę zbić, to polecam tutaj właśnie listki brzozowe. Na dzisiaj to jest tyle. Żegnam się z Wami i życzę Wam uśmiechu od ucha do ucha, mimo tego, że na dworze plucha albo upał, zależy od regionu. Do następnego.